Cześć, witam w kolejnym materiale z Battlefield 2042, a dzisiaj zobaczymy sobie na najlepszy loadout pod AK-971, czyli broń zimportowaną z portalu, z Battlefielda 3 dokładnie, aczkolwiek w Battlefieldzie 4 też był i był właśnie taką jedną z najlepszych broni w tej grze. Także zaczniemy sobie standardowo od celownika i tutaj mamy kilka opcji, jeżeli chodzi o najmniejsze powiększenie, mianowicie kobrę, refleksyjny oraz K8 holograficzny. I tutaj sugeruję, żeby wziąć sobie celownik refleksyjny lub K8 holograficzny, ale że to jest broń taka ala przypominająca budowę Akacza, to tutaj bardzo mi pasuje właśnie ten K8 holograficzny, dlatego z nim się tutaj wyposażę się w niego. Następnie standardowo celownik termowizyjny o powiększeniu 1.25. No i na ostatnie powiększenie tutaj można sobie wziąć coś lekko większego, aczkolwiek ta broń ma tak dużą szybkość strzelania, że na jakieś dalsze dystanse nie będziemy na pewno strzelali, ponieważ będziemy bardzo nieskuteczni, ale tutaj proponuję T4 termowizyjne. I przejdziemy sobie następnie do magazynków. Mamy dostępne tak naprawdę tylko dwa, a więc bierzemy po prostu ten, który jest większy, czyli w tym przypadku standardowy powiększony, który powoduje, że będziemy mieli aż 40 naboi. No i na drugi slot damy sobie ten z 30, ponieważ to jednak jeden rodzaj magazynku może nam nie wystarczyć, biorąc pod uwagę, jak szybko będziemy się z pocisków wystrzeliwali, biorąc pod uwagę szybkostrzelność. No chyba że gramy takimi operatorami bardziej specjalistami, powinienem powiedzieć, jak Falk, Angel, to będziemy mogli sobie po prostu uzupełniać tą amunicję. Jeżeli chodzi o dodatek pod lufą, tutaj ku mojemu zaskoczeniu nie ma chwytu, który nam poprawia celność. Dlatego można tutaj albo wziąć chwyt Kobra, ale ja no nie będę, że tak powiem, strzelał podczas bezruchu z tej broni za dużo, więc tutaj raczej na pierwsze miejsce wyposażę się w celownik laserowy. I na drugie wezmę sobie po prostu jakieś granatniki. Wezmę sobie tutaj na pewno na pierwszy z odłamkowymi granatami. I można sobie wziąć ze śrutowymi, żeby ewentualnie zrobić z tej broni takiego szybkiego shotguna podręcznego. No i dobra, następnie przejdziemy sobie do wylotu lufy i tutaj już też nikogo nie powinno to dziwić. Kompensator Warhack sobie weźmiemy. Z racji tego, że nie mam właśnie żadnej dodatku pod lufę, który miałby mi pomóc jeszcze z rozrzutem, to tutaj kompensator Warhack jak najbardziej nam może spokojnie no, sprawdzi się dobrze. No i na drugi slot weźmiemy sobie zawinięty tłumik, aby być redukowana nasza widoczność z minimapy i żeby nam nie leciało po obrażeniach. No i w sumie w taki sposób buduję tę broń. Można sobie jeszcze dodać jakiegoś skinka, wiadomo, dla wyglądu, niech będzie ten. No i w taki sposób buduję tę broń i jakby mam 4, naprawdę sprawdza się świetnie. Mało osób z nią gra, nie zauważam, żeby często ludzie z nią grali, ale fantastycznie się z nią gra. Co pokażę teraz zresztą gameplay, także ode mnie to było na tyle. Ja dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się spodoba, nie zapomnij o zostawieniu taktycznego lajka i jakiegoś komentarza. No i ja dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć! Trafiłem wroga! Okej. No i co teraz? Nie, to jest głupiec, co robię. To jest jeszcze głupsze, zginę pewnie przez to. Albo nie zginę. On zginę. On zginie. Kurde, nie chcę tam. Okej, muszę tak zrobić. Nie podchodź! Nie strzelać!
Podlecieć szybko, 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 szybko. Podejrzewam, że oni go podnoszą teraz, więc on będzie wiedział dokładnie, gdzie jestem. Tłumik, tłumik. Pode mną jest cała masa przeciwników. Przeładowuję. Widział mnie. Ale ja też go widziałem. Wow. Dobra, przynajmniej odbiliśmy górę. To jest Huntman? Dobra, muszę cię podnieść. Zdążę przed tym, jak on tu wjedzie. Zdążę. Chyba tam są w tym drugim wejściu. Może na górze. Nie, ale jest gdzieś tam. I było pocisków barierki poszło. Pode mną jest. Dobra, nie będę nam schodził, bo to jest oddanie przewagi wysokości. Zginąłeś, zginąłeś, dobra. Tam na końcu tego, no nie korytarza, tylko tu jeszcze chyba jeden powinien być. Łooo, okej, to mi strzelał? Mam ich dwóch było. Aj, jolo. Jeden. Ktoś by tu się chciał przyjechać do mnie na górę, przywitać. O, ale wy byście chcieli, nie? No nie, no diglem muszę cię dobić. Nawet nie chciałem cię trafić. Okej, okay. Szybkie. Szybki double. Czy ktoś tu jeszcze by się chciał przywitać? Ty byś chciał. Maciego, Maciego chyba, dobra. Na dźwigu ktoś, na dźwigu nie. Świetnie. Ktoś na górze jest? Nie, ale mogę kolegę podnieść. Stawaj, brachu. Okej, tu dwóch będzie. Część się gdzieś tu wychylą. No, trochę zaporem, ale... Ale wygrana, nie przegrana, nie wygrana, przegrana. Ajajaj, ale 26-5 zrobione.